To, co jest największym wyzwaniem, które stoi teraz przed nami, to jak połączyć system edukacji, system oceniania, który jest w szkołach, z tym, czego potrzebuje rynek i z tym, czego potrzebują uczniowie, żeby się na tym rynku odnaleźć. Musimy tak podchodzić do procesu edukacyjnego, żeby wychowywać świadomych, pewnych siebie obywateli, którzy będą się potrafili odnaleźć potem w przyszłym życiu. Potrzebujemy tego, żeby wzmacniać w uczniach ich krytyczne myślenie, ich umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, ich umiejętność pracy projektowej, współpracy z innymi, czyli łączenia wiedzy, ale też uczenia kompetencji społecznych. Świat posunął się do przodu i potrzebujemy nowych kompetencji i nowych sposobów na nauczanie. W tym momencie musimy się skupić na tym, żeby przede wszystkim w szkołach i nie tylko w szkołach, ale w ogóle w systemie edukacji dążyć do tego, żeby kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów i takie nowoczesne podejście było na porządku dziennym. To podejście do tej nowoczesnej edukacji musimy traktować bardzo holistycznie. Musimy raz, że angażować każdego z możliwych beneficjentów tego procesu, a dwa, że musimy zająć się na każdym etapie. Mamy w tym momencie dla tych 4, prawie 5 milionów uczniów wsparcie w postaci programów. Przeszło 1 000 000 000 zł, które w tym momencie są w szkołach rozdysponowane w ramach sprzętu. To jest bardzo ważne, to jest narzędzie. Etyka jest niezwykle ważna, ponieważ wszyscy jesteśmy beneficjentami etyki, którą nabywają osoby w procesie edukacyjnym. Co to znaczy? Lepiej wyedukowane społeczeństwo lepiej realizuje idee demokratyczne, poprawia się zarządzanie państwem, lepiej działają mechanizmy współpracy i to jest niezwykle ważne. Druga, taka bardziej oczywista część, to jest ta część taka typowo biznesowa. Czyli jeżeli mamy środowisko, to już jest warunek, środowisko bardziej etyczne, że tak powiem, to możemy skupić się na tym, żeby w społeczeństwie propagowały się kompetencje zaawansowane. Właśnie te kompetencje, które wymagają korzystania z technologii. Badania pokazują, że młodzi dzisiaj z czym mają problem? Z odpornością na stres, trochę z pracą zespołową, więc projektujmy edukację w taki sposób, żeby stwarzać warunki do tego, żeby tych umiejętności mogli nabywać. Jeśli mówimy o kompetencjach przyszłości, nie mówimy, że któraś jest ważniejsza, a któraś jest mniej ważna, ale ja widzę i też to jest poparte badaniami, że taką kompetencją, która warunkuje powodzenie wszystkich innych, jest umiejętność uczenia się. I ja bym bardzo stawiała na to, żeby wzmacniać rolę tej kompetencji w edukacji.